Od góry, od dołu, po dobroci, podstępem lub siłą. Samce pająków nie cofną się przed niczym dla przedłużenia gatunku. Czasami zasady ich gry stają się tak skomplikowane, że wystarczy jeden błąd, by schadzka zakończyła się fiaskiem. Serwus, z tej strony Alicja, oglądacie kanał Wystawa Pająków. Dzisiejszy odcinek niektórzy określiliby jako ten 18+. Dlatego młodsi widzowie radziłabym przełączyć kanał, choć będziecie tego żałować, albo najlepiej nie oglądać tego w towarzystwie rodziców, albo nie zaproście, w sumie ta sama natura. Zaloty udały się, samica dopuściła do siebie samca. Ustalmy teraz, które części pająka są najważniejsze. Oczywiście wszystkie te, które biorą udział w kopulacji lub ją wspomagają. Układ rozrodczy pająka znajduje się w przedniej części odwłoka, tuż za stylikiem od strony brzusznej. Standardowo mamy tutaj jajniki, jajowody i poprzedzającą je płytkę płciową lub czasami po prostu otwory, które wiodą do systemu kanałów, zbiorników i gruczołów. Ważnym elementem jest zbiornik na plemniki, ponieważ w trakcie kopulacji dochodzi do zaplemnienia, czyli przekazania plemników. Ale to samica decyduje kiedy i czy w ogóle je wykorzysta. Wystarczy, że ot choćby wylinieje. Zbiornik z plemnikami jest w końcu doczepiony do egzoszkieletu pająka. Może też dopuścić innego samca do siebie, a ten wypompuje plemniki poprzednika i uzupełni zbiornik własnymi. Bywają przypadki, gdy młode z jednego kokonu mają różnych ojców. Jeśli chodzi o samce, tu sprawa się nieco komplikuje. Okej, mamy tutaj układ rozrodczy z jądrami i nasieniowodami, ale sam aparat kopulacyjny nie jest do nich podłączony. Przypominające rękawice bokserskie bulbusy samca znajdują się na jego nogogłaszczkach. To dość skomplikowany mechanizm składający się z kanału napełnianego spermą, systemem zaczepów, wyrostków i komór. Wszystko to jest oczywiście sterowane hydraulicznie. W trakcie kopulacji ciśnienie wzrasta, a wraz z nim krew przepompowywana jest do bulbusów, które niczym strzykawka przekazują zawartość dalej. Embolus, czyli samo zakończenie bulbusa, przyjmuje różne kształty, tak aby dopasować się do płytki płciowej samicy. Może być sztyletowaty, spiralny, hakowaty lub nitkowaty. Im bardziej skomplikowany klucz i zamek, tym prostsze zaloty i odwrotnie. Im prostszy mechanizm, tym dłużej trwa kopulacja. Rekordzistą jest skakun z rodziny Pseudicus. Możliwe, że trwająca nawet 15 godzin kopulacja ma na celu nadrobienie jakichś kompleksów. Tak jak i u samic, układ rozrodczy samca znajduje się na podbrzuszu. Dojrzały płciowo osobnik musi więc swoje nasienie przetransportować w jakiś sposób do narządów kopulacyjnych. Rozkłada on pajęczynę, na której zostawia kropelkę swojego nasienia, po czym odrobinka po odrobince zasysa ją do swoich bulbusów. Na nasze standardy tłumacząc, samiec dosłownie zbiera swoimi rączkami to, co przed chwilą... Może zostawmy chłopaka samego, jak załatwia prywatne sprawy. Samica jest dojrzała, samiec ma napełnione bulbusy. Ona i on mają się ku sobie. Od której strony jednak by się tak do tego zabrać? W zależności od gatunku są różne szkoły i techniki. Wspomniane w poprzednim odcinku samce linyfide podkładają się pod samicę tak, by mogła się w nie wygryźć, spijając feromonowy afrodyzjak, gdy samiec skupi się na zadaniu. W przypadku omatnikowatych samiec nierzadko spuszcza się na pajęczynie lub skrada po sieci samicy, tak by wziąć ją z zaskoczenia. Hypoma bituberculatum wsuwa się pod samicę niczym mechanik pod samochód, zupełnie jakby nie chciał jej zbytnio zawracać głowy swoją nachalnością. Ptaszniki w wielu gatunkach wykształciły haki kopulacyjne na przednich odnóżach, tak aby móc przytrzymać samicę w górze. Ich długie nogi skutecznie trzymają ostre pazury jadowe z daleka od siebie. Kiedy to bulbusy, pracują tak szybko jak tylko mogą. No dobra, a przynajmniej się starają. Samce z rodziny Leucocidae z kolei w tańcu się nie cackają i dosłownie niczym zawodowi wrestlerzy chwytają samice i robią co uważają za słuszne. Czy w naszych ludzkich standardach może wydawać się to brutalne? Owszem, ale znamy bardziej hardkorowe przypadki rodem z BDSM. Najbardziej brutalnym przykładem jest gatunek Harpactera sadistica. Samce tego gatunku najzwyczajniej w świecie rzucają się na samicę i wbijają w jej odwłok sztyletowaty embolus. Plemniki trafiają z krwią do jajników i od całe zaloty i mechanizm zamka i klucza przestają mieć znaczenie. Nie jest to oczywiście tylko brutalny świat. Physocylus globosus brutalnego kochanka nie toleruje. Jeżeli samiec jest zbyt narwany, samica wydaje dźwięk określany jako płacz. Z kolei tych czulszych kochanków nagradza większą ilością potomstwa. Samice skakunów z kolei preferują partnerów o uwodzicielskim spojrzeniu zza zalotnych rzęs, którzy znają się na modzie i tańcu. Jakie są Wasze ulubione zaloty u pająków? Może znacie jakieś zwyczaje, o których nie słyszałam? Dajcie znać w komentarzach.
Zjeść czy nie zjeść? Oto jest pytanie, czyli to, na co czekaliście najbardziej. Jak to jest z tym kanibalizmem u pająków? Czy się zdarza? Się zdarza. Czy ma sens? Większy niż moglibyśmy przypuszczać. Samiec podczas kopulacji często dokonuje autokastracji tak, aby zablokować samicę i uniemożliwić innemu samcowi zapłodnienie jej. Taki jednorazowy strzelec nie ma już więcej powodów do życia, więc czemu samica miałaby nie skorzystać z dodatkowego źródła energii, tak potrzebnej do stworzenia kokonu? Bonus jest taki, że samiec chociaż trochę dokłada się do przyszłości rodziny, zostawiając w spadku dla wdowy siebie. Nierzadko samce pogodzone z losem same podstawiają się pod zęby samicom. To dosyć niezręczna sytuacja, kiedy nawet takie ostateczne poświęcenie nie daje gwarancji ojcostwa. Kanibalizm zapobiega też depresji wsobnej, ponieważ samice atakują samców blisko spokrewnionych. Samce opętane namiętnością nie rozróżniają siostry od potencjalnej żony, więc samica bierze na siebie strzelanie takiemu napaleńcowi wychowawczej lepy. Jeżeli samiec nie zrozumie pierwszego ostrzeżenia, kończy się to rodzinnym obiadem. Genetyka nie lubi chowu wsobnego, bez względu na to, co mówi w Alabamie. Samica czasami też najzwyczajniej w świecie traci nerwy przy zbyt nachalnym samcu, kiedy ten nie rozumie słowa nie. Jeżeli ciężko takiemu delikwentowi pojąć odrzucenie, rozwiązaniem pozostaje przemoc i konsumpcja, bynajmniej nie związku. Zjedzony nie będzie się więcej naprzykrzał. Czy samiec zawsze ma przewalone? Ano nie zawsze. Zdarzają się przypadki, gdzie samice Latrodectus pozwalają samcom eunuchom dożyć spokojnej śmierci gdzieś na skraju własnej pajęczyny, nierzadko podrzucając mu swoje resztki, bawiąc się w swoistą geriatrię. U gatunku Alocosa brasilensis samce są większe od samic i to one zjadają swoje partnerki. Te wątpliwe samce alfa źle znoszą konkurencję na rynku matrymonialnym. Jeżeli spotkają samice, która ma już doświadczenia z innym samcem, po prostu ją zjadają i idą szukać dziewiczej partnerki. Miłosne przygody pajęczaków mogą wydawać się nieco ekstremalne, ale pamiętajmy, że przyroda rządzi się własnymi prawami i żaden gatunek nie przyłoży naszej ludzkiej moralności nad interes własnych genów. To kamera jest krzywo. Kamera jest krzywo, stół jest krzywo. Ja jestem krzywa. O mój Boże, czuję się jak w studiu. Szanowni Państwo, zebraliśmy się tutaj dzisiaj, aby odśpiewać hymny wystawy pająków. Nie, żebym cię wywalała, ale idź stąd. Gabriel, sufity są nieumyte. Dubła! Nie no, wspaniała promocja. Z mojej, a raczej naszej strony, to już wszystko. Chociaż przyznaję, materiałów miałabym na jeszcze jeden film w tej tematyce. Dlatego pamiętajcie o subskrypcji i włączeniu notyfikacji, tak aby nie ominąć następnego odcinka. Zostawię Wam też linki do wszystkich naszych social mediów oraz miejscówek, w których możecie zobaczyć m.in. takiego przyjemniaczka. Serwus! Życzę Wam miłego dzionka, smacznej kawusi i niech Was